Pierwsza księga Samuela, rozdział 17. Wtedy Filistyni zebrali swoje wojska do walki i zgromadzili się w Soko, które należy do Judy. Rozbili obóz między Soko a Azeką w Efes Dammim. Saul zaś Izraelici zebrali się i rozbili obóz w Dolinie Ela i ustawili się w szyku bojowym przeciw Filistynom. Filistyni stali na górze po jednej stronie, Izraelici zaś stali na górze po drugiej stronie, a między nimi była dolina. Wtedy z obozu Filistynów wyszedł pewien wojownik z Gat imieniem Goliat, wysoki na 6 łokci i 1 pięć. Na głowie miał spiżowy hełm i był ubrany w łuskowy pancerz. Waga pancerza wynosiła 5000 syklów miedzi. Miał również spiżowe nagolenie na nogach i spiżową tarczę między ramionami. Drzewce jego włóczni były jak tkacki wał. Grot jego włóczni ważył 600 cyklów żelaza, a przed nim szedł człowiek niosący jego tarczę. Stanął on i zawołał do wojsk Izraela: po co ustawiacie się w szyku bojowym? Czy ja nie jestem Filistynem, a wy sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka i niech zejdzie do mnie. Jeśli zdoła ze mną walczyć i zabije mnie, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli ja go pokonam i go zabiję, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Filistyn dodał: rzucam dziś wyzwanie wojskom Izraela. Dajcie mi człowieka, będziemy ze sobą walczyć. Gdy Saul i cały Izrael usłyszał słowa Filistyna, zlękli się i bardzo zatrwożyli. Dawid był synem tego Efratejczyka z Betlejem Judzkiego, imieniem Jesse, który miał 8 synów. Za czasów Saula był on stary i podeszły w latach. 3 starsi synowie Jessego wyruszyli i udali się za Saulem na wojnę. Imiona jego 3 synów, którzy poszli na wojnę, to Eliab, pierworodny, drugi po nim Abinadab i 3 Szamma. A Dawid był najmłodszy, a 3 najstarsi poszli za Saulem. Dawid zaś odchodził od Saula i wracał, aby paść trzodę swego ojca w Betlejem. A Filistyn występował rano i wieczorem i stawał tak przez 40 dni. I Jesse powiedział do swego syna Dawida: weź teraz dla swych braci tę efę prażonego ziarna i tych 10 chlebów i biegnij do obozu do swoich braci. Zanieś też tych 10 serów dowódcy oddziału. Dowiedz się, jak się mają twoi bracia i weź ich zastaw. A Saul wraz z nimi i wszystkimi synami Izraela byli w Dolinie Ela, walcząc z Filistynami. Wstał więc Dawid wcześnie rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał to wszystko i wyruszył, jak mu Jesse nakazał. Gdy przybył do obozu, wojsko wyruszało do bitwy i wydało krzyk wojenny. Izraelici i Filistyni ustawili się już bowiem w szyku bojowym, szyk przeciwko szykowi. Wtedy Dawid zostawił to boły pod opieką stróża taboru i pobiegł na pole bitwy. Gdy przybył, przywitał się ze swoimi braćmi. Gdy z nimi rozmawiał, oto wojownik imieniem Goliat, Filistyn z Gat, wystąpił z szeregu filistyńskich i zaczął wypowiadać te same słowa, i Dawid to usłyszał. A wszyscy Izraelici na widok tego człowieka uciekali przed nim i bardzo się go bali. I Izraelici mówili: czy widzicie tego człowieka, który występuje? Występuje, by rzucać wyzwanie Izraelowi. Lecz tego, kto go zabije, król wzbogaci wielkim bogactwem i da mu swoją córkę, a dom jego ojca uczyni wolnym w Izraelu. Wtedy Dawid zapytał ludzi stojących przed nim: co dadzą temu, kto zabije tego Filistyna i odejmie hańbę z Izraela? Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyn, że rzuca wyzwanie wojskom Boga żywego? I lud odpowiedział mu te same słowa: to dadzą temu, kto go zabije. A jego starszy brat Eliab usłyszał, że rozmawia z tymi ludźmi, i Eliab zapłonął gniewem na Dawida i powiedział mu: po co tu przyszedłeś i komu zostawiłeś tych parę owiec na pustyni? Znam twoją pychę i przewrotność twego serca.
bo przyszedłeś, aby przypatrywać się bitwie. Wtedy Dawid powiedział: cóż teraz uczyniłem? Czy nie mam tu sprawy? I odwrócił się od niego do kogoś innego i zapytał się, jak przedtem. A lud odpowiedział mu tak, jak poprzednio. I usłyszano słowa, które wypowiedział Dawid, i powtórzono je Saulowi. Saul wezwał go więc do siebie. Wtedy Dawid powiedział do Saula: niech niczyje serce nie upada z jego powodu. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistynem. Lecz Saul odpowiedział Dawidowi: ty nie możesz iść przeciwko temu Filistynowi, by z nim walczyć. Jesteś bowiem chłopcem, a on jest wojownikiem od swojej młodości. Dawid odpowiedział Saulowi: twój sługa pasł trzodę swego ojca, a gdy wychodził lew lub niedźwiedź i porywał barana z trzody, wtedy goniłem go. Uderzałem na niego i wyrywałem mu go z paszczy. I kiedy rzucał się na mnie, chwytałem go za gardło, biłem i zabijałem go. Twój sługa zabił i lwa, i niedźwiedzia. Ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż rzucił wyzwanie wojskom Boga żywego. Ponadto Dawid powiedział: Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z rąk tego Filistyna. Wtedy Saul powiedział do Dawida: idź i niech Pan będzie z tobą. I Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, założył mu na głowę spiżowy hełm i ubrał go w pancerz. Dawid przypasał też jego miecz do swojej zbroi i próbował chodzić, bo nigdy wcześniej tego nie nosił. Wtedy Dawid powiedział do Saula: nie mogę w tym chodzić, bo nie przywykłem do tego. I Dawid zdjął to z siebie. Potem wziął do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pasterskiej, którą miał przy sobie, i z procą w ręku przybliżył się do Filistyna. I Filistyn również ruszył i zbliżył się do Dawida, a jego germek szedł przed nim. A gdy Filistyn spojrzał i zobaczył Dawida, zgardził nim, dlatego że Dawid był młodzieńcem, rudym i przystojnym. I Filistyn powiedział do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I przeklinał Filistyn Dawida przez swoich bogów. Filistyn powiedział jeszcze do Dawida: chodź do mnie, a dam twoje ciało ptakom powietrznym i zwierzętom polnym. Wtedy Dawid powiedział Filistynowi: ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana zastępów, Boga, wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. Dziś Pan wyda cię w moje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę i dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom, i cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. I całe to zgromadzenie pozna, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan, gdyż walka należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. A gdy Filistyn wstał, ruszył i zbliżył się do Dawida, Dawid również pospiesznie pobiegł na pole walki naprzeciw Filistyna. I Dawid sięgnął ręką do torby, wyjął z niej kamień, cisnął go z procy i ugodził Filistyna w czoło tak, że kamień utkwił mu w czole. I ten upadł twarzą na ziemię. Tak Dawid zwyciężył Filistyna procą i kamieniem. Uderzył Filistyna i zabił go, choć Dawid nie miał w ręku miecza. I Dawid podbiegł, stanął nad Filistynem, wziął jego miecz, dobył go z pochwy, zabił go i odciął mu nią głowę. A kiedy Filistyni zobaczyli, że ich bohater umarł, uciekli. Wtedy powstali Izraelici i Judejczycy. Wydali okrzyk i ścigali Filistynów aż do wejścia do doliny i aż do bram Ekronu. I ranni Filistyni padali na drodze od Szaaraim aż do Gad i Ekronu. Potem synowie Izraela wrócili z pościgu za Filistynami i złupili ich obóz. A Dawid wziął głowę tego Filistyna i przyniósł ją do Jerozolimy, a jego zbroję włożył do swego namiotu. Gdy Saul zobaczył, że Dawid wyrusza naprzeciw Filistyna, zapytał Abnera, dowódcę wojska: czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? Abner odpowiedział: jak żyje twoja dusza, królu, nie wiem. Wtedy król powiedział: dowiedz się, czyim synem jest ten młodzieniec. Kiedy Dawid wracał po zabiciu Filistynów, Abner wziął go i przyprowadził przed Saula, a głowa Filistyna była jeszcze w jego ręku. I Saul zapytał go:
czyim synem jesteś, młodzieńcze? I Dawid odpowiedział, jestem synem Twego sługi, Jessego, Betlejemity.